Takie były deszcze. Tutaj jeszcze widać ślady, nie? I teraz... No. I tutaj trzeba teraz przekopać trochę tą paprykę, o tak. Patrz, jaka specjalna. Tam jaka poradło to wszystko, sobie tu zatwora, no. No. Aż pewno się pryskam. A tutaj jak się polewa, koniec węża. Taki. Ze skarpetką przywiązaną. I tak się podlewa. Nic nie będzie się podlewać, bo ziemia wilgotna, to nawet widać tutaj. Trzeba przekopać teraz. Wszystko. A tu pierwszy rząd. Pomidorki. Tutaj tak się tak wygląda. Najważniejsza łodyga idzie do góry. Trzeba ją podwiązać jeszcze trochę. Trzeba postawić drut. A tu polskie kartofle. Ciekawa jestem, czy coś będzie. Czy to ślapo kucze nie zje dobre kartofelki. Papryka przekopana. Nasza. Siostra trochę wcześniej przekopała. I nasze pomidorki też są przekopane. Prawdopodobnie po południu znowu będzie padało. Także duża wilgotność jest. Nie musi się podlewać. Tutaj jeszcze trzeba te pomidory przywiązać. I przeciągnąć tutaj drut, widzę. Bo to tutaj są... Tutaj drut jest przeciągnięty. No ale... Robota na wsi zawsze jest. No i tutaj... Już jeden drut. Drugi. I trzeci. Jest założony. A tutaj takie coś. Niedługo będzie pachnieć. Winogrona tak pięknie pachną, jak kwitną. Będzie się sztukować. To za krótkie.